Miro Invest, witam. Dziś niedziela, podsumowanie rynku akcji. Klasycznie Eurostock 50, jego indeks zmienności i indeks dolara. Jak widać, niewiele się tutaj ostatnio wydarzyło. Po tym spadku do wsparcia na poziomie jakieś 4220 mamy odbicie, znowuż powrót do tego spadka i znowuż odbicie. A więc póki co, mimo tego osłabienia tutaj, jakie widać, indeks ciągle jakąś tam siłę zachowuje i byki ciągle się nie poddają. Ładnie to widać na indeksie zmienności do tego indeksu. Jest to oczywiście tutaj wersja kontraktów terminowych na ten indeks. Podobnie zresztą jak indeks dolara. Tutaj widzieliśmy, że indeks zmienności nam lekko wystrzelił tutaj po tym spadku związanym z obniżeniem ratingu USA. Później kontynuował wzrost. Dalsze spadki tutaj właśnie już do tego poziomu wsparcia. Natomiast kolejne podejście tutaj do tego poziomu wsparcia już wiązało się z tym, że indeks zmienności mieliśmy na dużo niższym poziomie. A więc praktycznie należy tutaj uznać, że rynek opcji doskonale nam tutaj czyta rynek akcji i jego uczestnicy odpowiednio wycenili zmienność, sugerując, że jednak do żadnych głębszych spadków, no póki co oczywiście, jednak nie dojdzie. Tutaj mieliśmy na indeksie zmienności dalszy spadek, oczywiście. Nie wiązał się to z jakimś hura optymizmem na rynku akcji, tylko dlatego, bo ten spadek wiązał się po prostu technicznie rzecz biorąc z rolowaniem kontraktu na indeks zmienności, bo tutaj mamy kontrakt na indeks zmienności. Oczywiście ten wystrzał później jest związany właśnie z przejściem na nową serię, ale jak widać, mimo tego wzrostu, gdyby tego rolowania nawet nie było, mielibyśmy najprawdopodobniej tutaj taką linię bez większych wahnięć. I cóż, indeks zmienności pozostaje na niskim poziomie, poniżej tutaj tego poziomu 17, 17, 10, 20. To jest ten poziom, który tutaj został pokonany. Tutaj od dłuższego czasu nie był pokonywany. Tutaj był pokonany. Wiązało się to z przejściem ten cykl fazy spadków. Natomiast ten indeks już zszedł poniżej tego poziomu i poniżej tego poziomu się utrzymuje. Natomiast co ciekawe dla samego indeksu, za wsparcie bardzo ładnie w tej chwili nam tutaj pracuje zmienna EMA 200 sesyjna, ta czerwona linia. Oczywiście jej pokonanie będzie złym znakiem, jednakże indeks zmienności w tej chwili na to nie wskazuje, nie przemierza się tutaj jakiegoś bliskiego pokonania tego poziomu 17, 10, 20. Natomiast też sam indeks raczej przygotowuje się do pokonania tego tutaj szczytu. Oczywiście tutaj ta czerwona świeczka nie wygląda zbyt dobrze. Taką czerwoną świeczkę też mieliśmy w przypadku S&P 500. No, dosyć brzydko to wygląda. Natomiast póki co nie, niczego to tak naprawdę w tym obrazie sytuacji na indeksach giełdowych nie zmienia. Jedyne, co się tutaj zmieniło ostatnimi czasy,
Jest to tak naprawdę zmiana pozytywna, ponieważ o ile tutaj można było się jeszcze miesiąc temu spodziewać faktycznie wybicia w dół i rozpoczęcia jakiejś większej fali spadków, no to zejście tego indeksu zmienności jednak wskazuje na to, że no i to odbicie na samym indeksie akcji, no wskazuje raczej na to, że takie bezpośrednie obawy o kondycję rynków akcji no w tej chwili jakby no nie są podsycane. Mamy względne uspokojenie, a wręcz w tej chwili wygląda na to, że należałoby sobie spokojnie poczekać na wejście tutaj tego indeksu albo górą, albo dołem, aby określić impet rozpoczynający jakąś nową, większą falę kierunkową. Natomiast oczywiście łącznie z analizą indeksu zmienności, ponieważ tutaj ten indeks ładnie nam potwierdził, iż potrafi on rozkminić indeks akcji lepiej niż on sam siebie, prawda? To też widać tutaj na pewną wadę tych, którzy analizują tylko technicznie sam powiedzmy indeks akcji, natomiast dokonują tego bez analizy tego, co się dzieje na indeksie zmienności do tego indeksu akcji. Oczywiście nie wszystkie indeksy akcji posiadają swoje indeksy zmienności, ale te duże już tak, S&P czy właśnie tutaj ten Eurostoxx 50 ma swój indeks zmienności i należy na to patrzeć. Natomiast tutaj na samym dole jeszcze mamy oczywiście indeks dolara. On tutaj nam zakończył tą tendencję spadkową. Najpierw pokonał linię trendu spadkowego, później tutaj ten lokalny swingowy wzrost, ten szczyt. Więc w tej chwili już nie można powiedzieć, że mamy dolara w trendzie spadkowym. Natomiast możemy powiedzieć, że mamy go w trendzie bocznym, aspirującym do trendu wzrostowego. Nie przekłada się to oczywiście na jakieś spadki na rynku akcji, ponieważ dotyczy stóp procentowych między dolarem a euro głównie, a nie obaw o kondycję rynku akcji, jakiś risk off. A zatem podsumowując, zbyt wiele się na rynku akcji nie dzieje. Czekamy na jakiś wyraźniejszy impuls w górę czy w dół. Spoglądając na to, czy mamy tutaj potwierdzenie w tym, co się będzie działo na indeksie zmienności. I to w zasadzie tyle w tym filmie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.